Adam Mickiewicz Dziady Jeden z najważniejszych polskich utworów, dramat swojej epoki, po raz pierwszy wydany w roku 1823. W momencie publikacji Dziadów, 25-letni zaledwie Adam Mickiewicz, ma już w swoim dorobku pierwszy tom poezji, uważany za przełom w polskiej literaturze i za początek epoki romantycznej. Adam Mickiewicz urodził się w zaborze rosyjskim, w zubożałej rodzinie szlacheckiej. Był wychowywany w głębokiej miłości do utraconej ojczyzny. Udzielał się politycznie. Był między innymi współzałożycielem tajnej organizacji patriotycznej Towarzystwa Filomatów. Za udział w proniepodległościowym przedsięwzięciu został z rozkazu władz carskich skazany na zesłanie. Na uchodźstwie współpracował ze środowiskiem polskiej emigracji. Zmarł w roku 1855 w Stambule podczas misji utworzenia polskiej jednostki zbrojnej. Mickiewicz był jednym z czołowych twórców epoki romantycznej, poetą narodowym Litwy, Polski oraz Białorusi. W swoich dziełach nawoływał do walki o wolność, do pamiętania o tożsamości narodowej. Pisał o tęsknocie za krajem, do którego nie mógł wrócić. Powstanie drugiej części dziadów, chronologicznie pierwszej, przypada na przełom lat 1820 i 1821. Ten okres życia Mickiewicza jest nazywany Wileńsko-Kowieńskim. Ze względu na trudną sytuację finansową swojej rodziny, poeta przerwał studia na Uniwersytecie Wileńskim i przeniósł się do Kowna, gdzie pracował jako nauczyciel w szkole powiatowej. Ten etap jego życia i późniejsze zesłanie za nielegalną działalność patriotyczną doprowadziły do powstania prawdopodobnie najważniejszego dzieła poety, dziadów w części trzeciej. Dramatu narodowego, będącego kontynuacją cyklu. Dziady były manifestem, wyrazem buntu wobec tego, co stare. Istotą epoki romantycznej była konfrontacja klasyków i przedstawicieli młodego pokolenia, niepamiętających burzliwych wydarzeń z historii ojczyzny, takich jak rozbiory. Obie generacje prowadziły ze sobą swoistą wojnę filozoficzną, spór o stosunek do wartości narodowych. Klasycy zarzucali ponadto romantykom irracjonalizm, sami bowiem uznawali wyższość rozumu nad uczuciami. Romantycy tymczasem w swojej wzniosłej walce o wolność kierowali się sercem, emocjami i fantazją. Historia polskiego romantyzmu rozpoczyna się w roku 1822, właśnie za sprawą Adama Mickiewicza i jego pierwszego tomu poezji, a konkretnie balelady romantyczność. Stąd również wzięła się nazwa epoki. Balelada opowiada o uczuciu łączącym Karusie i jej zmarłego ukochanego, z którym dziewczyna, jak sama twierdzi, wciąż utrzymuje kontakt wykraczający poza to, co rzeczywiste. Podobnie jak Balelada, dziady są deklaracją romantycznego irracjonalizmu. W utworze silnie obecny jest mistycyzm, wiara w istnienie świata pozagrobowego. Oraz panująca atmosfera grozy, mroku i tajemniczości. Charakterystyczny dla dramatu jest również dualizm, polegający na przedstawieniu świata rzeczywistego, realnego i jednocześnie świata fantastycznego, mistycznego. Takie zabiegi stosował już poeta William Shakespeare, pod którego silnym wpływem był Mickiewicz i którego twórczością się inspirował. Dość wspomnieć, że mottem dziadów są słowa z Hamleta. Są dziwy w niebie i na ziemi, o których ani śniło się waszym filozofom. W tej szekspirowskiej myśli zawiera się istota dramatu. Postawa irracjonalna, uważana potocznie za bezsensowną i pozbawioną podstaw naukowych, przekracza w ujęciu poety to, co oczywiste, namacalne, widoczne, postrzegalne szkiełkiem i okiem. Adam Mickiewicz wychodzi w swoich utworach poza schemat, przeciwstawia się klasycznym modelom, a uczuciowość i intuicję przedkłada nad intelekt i logikę. Romantycy jako pierwsi zwrócili się także w stronę ludowości, a co za tym idzie, jej czystych podstaw etycznych. Z tradycji ludowej, a ściślej zwierzeń pogańskich, wywodzi się przedstawiony w dramacie obrzęd dziadów, uroczystość na pamiątkę zmarłych przodków. Bohaterowie utworu, zgromadzeni w przycmentarnej kaplicy, oddają się wywoływaniu dusz. Ich śpiew i modlitwa mają przynieść ulgę udręczonym duchom przebywającym w czyśćcu, które nie mogą zaznać spokoju, błąkając się na granicy nieba i piekła. Objawiające się bohaterom dusze reprezentują różne prawa moralne. Pierwsze z nich, wyobrażone przez dwie dziecięce duszyczki, dotyczy zaznania za życia jednocześnie szczęścia i cierpienia. Następna postać, duch ciężki, widmo złego pana, jest symbolem świadomego czynienia zła, postawy wyzbytej skrupułów i wrażliwości. Młoda dziewczyna, kolejna ze zjaw, ponosi z kolei karę za to, że nie zaznała za życia miłości i bawiła się uczuciami innych, zwodząc ich fałszywym zaangażowaniem. Jako ostatni pojawia się w utworze duch młodzieńca widmo postać nieszczęśliwego kochanka. Została wykreowana przez Mickiewicza pod wpływem twórczości niemieckiego poety Johanna Wolfganga Goethego, autora między innymi Cierpień Młodego Wertera. Widmo nosi ranę na piersi i, mimo zaklęć guślarza, nie opuszcza kaplicy. Wszystkie postaci przestrzegają żyjących, przekazują im prawdy moralne, wskazując, jak postępować, aby zasłużyć na miano człowieka.